Wow! O kurczę! I papież jest? Tak. O nie! Bo prąd jest tak naprawdę w tym jednym miejscu. W tym odcinku przeniosę się do opuszczonego akademika, który kiedyś tętnił studenckim życiem. Mimo, że akademik jest w trakcie rozbiórki, to wewnątrz udało nam się znaleźć kilka ciekawych miejsc. Część pomieszczeń jest całkiem nieźle wyposażona, inne zaś są puste lub mocno nadgryzione przez wszechobecną wilgoć. Także zapraszam na eksplorację. Jeśli nie chcesz przegapić nowych odcinków, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Kurczę, całkiem fajna scena, znaczy taki podest sceniczny. Ej, ile włączników, zobaczcie. Pewnie tutaj siedział jakiś taki koleś od oświetlenia i wiesz, tak pstryk tam nawalał, wiesz, żeby na sali się działo. Uwaga na gwoździe. Aha. A nie, jest przejście dalej. Dobra, całe szczęście. Już myślałem, że się nie da przejść dalej. O, tutaj w sumie jest trochę rzeczy. Widać, że całe te pomieszczenia już są naprawdę mega zniszczone. Robią tak naprawdę za magazyny. Jesteśmy chyba przy głównej klatce schodowej. Tam jest jakieś chyba wyjście na zewnątrz, tylko zamurowane. Skoro zobaczcie na te drzwi, jak fajnie wyglądają. Tu jest jedno z wejść, a tu jest tablica ogłoszeń, na której też jest taki zarys planu tego budynku. W ogóle zobaczmy, o co tu chodziło. Uprawnienia mieszkańca, przepisy ogólne, regulamin domów studenckich. Czyli był to dom studencki, a to zapewne była recepcja, no, gdzie tam siedziała jakaś taka, na przykład, niemiła pani, jak to było zaprezentowane w filmie Kogiel Mogiel. A tu jest wejście do jej biura. Ciekawe. Dobra. Udało się wejść. Oświetlenie. Noc, róbmy noc. Pyk. I jest noc. Są jakieś kable, jakieś rzeczy, dzwoneczek. I patrzcie, kalendarz z 2011. Najprawdopodobniej wtedy ostatni raz to działało. A tu jest jeszcze kawałeczek centralki od alarmu albo jakiejś kontroli dostępu. Tak mi się coś wydaje. To jest chyba jakiś manipulator, a nie, to jest od ogrzewania albo klimatyzacji. Zobaczmy, czy tam dalej da się przejść. Widzimy kolejne takie drzwi, chyba one prowadzą w ogóle do... O, są meble, w sumie spoko. Jakie ładne krzesełko, to jest chyba lisek, chociaż mogę się mylić. Zobaczcie dalej. Też jest pełno rzeczy i te wszystkie rzeczy tak naprawdę są tutaj w miarę poukładane. No. Odnośnie poukładania to nie mogę powiedzieć tego o tej części. Jest nawet słuchawka od telefonu. W sensie ten głośniczek ze środka tutaj. Taka fajna w ogóle szafeczka taka jak na leki. Tutaj to ktoś gaśnicę odpalił, a tu pewnie jest jakaś łazienka. Tak, tu są łazienki. A tu jest opakowanie po płycie głównej. Zobaczcie jeszcze na pamięci typu DDR2, więc no, Vista Premium 2007, więc już widzimy, że to ma sporo lat, a jednak w środku płyty głównej brak. Zobaczcie na to, to jest w całkiem niezłym porządku. Patrząc na to, że to jest kupa żarcia, podejrzewam, że robotnicy tutaj pracujące nad rozbiórką tego budynku po prostu zrobili sobie takie pomieszczenie bazę. Teren budowy obowiązuje nakaz używania, wiadomo, kasków i innej odzieży ochronnej. Są farelki, jedna, druga. Jest też taka świetlówka do, no może nie do takiej oprawy, ale do jakiejś innej. Swoją drogą, czy nie przypominają wam te żyrandole? To jest akurat wersja z plastiku, ale była też taka wersja z metalowymi tymi blachami, czyli blachami tymi, no, kółkami. Czasów szkolnych, kiedyś praktycznie we wszystkich szkołach były właśnie takie żyrandole. 2006. No jest na ten kalendarz 2011 i jakieś takie trochę starsze rzeczy, ale kurczę fajnie. Idę na górę w ogóle. No. Zobaczmy, co kryje się na górze. Ach. Dobrze, że jest niedziela. Dlatego po prostu tutaj ludzie nie pracują, bo podejrzewam, że patrzcie, że to jest w ogóle po zmiatane. Podejrzewam, że niewiele
byśmy zobaczyli, gdybyśmy się tutaj spóźnili, chociaż i tak się spóźniliśmy, ale nieważne, no. Na kanale Wyprawy na Janka lub na kanale Project Explore możecie zobaczyć ten akademik, jak wyglądał wcześniej, więc zapraszam was do filmów tutaj Jana i Tomasza. Chciałbym tam przejść, ale muszę chyba niezły parkour zrobić. Chociaż podejrzewam, że zobaczę puste pomieszczenia. Zobaczmy, czy na każdym piętrze tak to wygląda. Och, tutaj się paliło. Ale jak? No YouTube nie przekazuje zapachu, ale czuć tutaj ewidentną spaleniznę. Szkoda, jak to od razu się zniszczyło. Jesteśmy chyba w tej części, która jest tutaj gdzieś zburzona. Nie pamiętam, od której to jest sali. Ale idę, powiem szczerze, coraz bardziej ostrożnie. Tak, widzicie? Za tymi drzwiami jest już istna przepaść. Dalej nie będę podchodził ze względów bezpieczeństwa, więc odchodzę od tego punktu. Nie chciałbym runąć razem z tym gruzem. Vibrum. Zobaczcie tutaj, jakie szafeczki pomalowano na niebiesko. Dyrektor generalny. Gruba ryba. A, i tutaj nie ma opisanego. Ale jak widać, niektóre pokoje całkiem ciekawie wyglądają. Spróbuję przejść jeszcze piętro wyżej, a potem spróbuję pójść jakoś tam. Nie wiem jeszcze jak. Może znajdę drugą klatkę schodową, a jak nie, to się poprzerzucam. Oho, głębi. O, przynajmniej wyleciałem. Wejścia są strasznie zabarykadowane. Ale wydaje mi się, że tam się da dojść. Zobaczcie, tutaj jest mniej zniszczeń od pożaru. Okej, farba się złuszczyła, ale plastikowe elementy, dobra, w ogóle ktoś wyrwał stateczniki, nie są stopione. Więc nie było tej takiej temperatury. Ale już przeciąg. I ten przeciąg prowadzi na poddasze. Musimy koniecznie to sprawdzić. Może dojdziemy do jakiejś maszynowej windy, chociaż... Dobra. Jesteśmy na poddaszu, które jest naprawdę duże. Źródło promieniowania elektromagnetycznego. Zakaz wstępu. Dalej nie będę wam czytał, bo muszę zamazać. W tym miejscu, widzicie, były wyjścia tutaj do anten i tych ogólnie urządzeń związanych z telekomunikacją. Na dachu najprawdopodobniej był BTS, po prostu. Odwrócę głowę, żebyście nie widzieli, co jest na tych drzwiach napisane, a ja wtedy nie muszę zamazywać. Dobra. To jest kolejna część tego strychu. Tutaj już mówiłem, co jest za tą ścianą. Jest antena od telewizji naziemnej. Kolejne takie lampeczki. Fajnie wyglądają te podpory. Ale tak się zastanawiam, czy one nie pełnią po prostu funkcji kominów. Bo zobaczcie, tu jest otwór jakiś tam wentylacyjny. Wydaje mi się, że to jest po prostu takie no zagregowanie tych wszystkich wyjść do jednego. No i to jest grubsze. Pewnie wzmacniacze antenowe, tak. A zwrotnica kanałowa. Czyli coś w tym stylu. Dobra, jestem piętro niżej. Próbujemy dostać się tutaj. Teraz się wyłączę aparat. Nie, lampę włączę. O. I spróbuję się dostać niżej. No, wydaje mi się, że nie powinno to sprawiać problemów. Miało być bez problemów, co nie? Dobra. To są kolejne zniszczone pomieszczenia. Jestem ciekaw, co jest za tymi drzwiami. O. Za tymi drzwiami nie wygląda to wcale lepiej. Mamy kolejne puste pomieszczenia. I coś wydaje mi się, że najfajniej wyglądałoby to piętro pierwsze, bo jesteśmy na trzecim aktualnie. O, tu jest jakiś pokoik, który zobaczcie, że jest nawet jeszcze jakoś tam umeblowany. Mamy kilka mebelków. A to jest jakaś łazienka podczas sprzątania kuchni. A, to jest kuchnia. Zobaczmy, czy mamy coś w kuchni. No, w kuchni nie zostało wiele. Cały sprzęt już dawno wyjechał. Studencie, wyłączaj światło. Dobra, zobaczmy to pomieszczenie.
O, patrzcie, tutaj w ogóle jeszcze są łóżka i matko, ile chleba, to jest chleb dla gołębi, nie wiem, może otworzę, żeby gołębie miały łatwiej. Tak można tą blokadę odwinąć, to gołębie wpierdzielą. Pewnie powiecie, że naleci tutaj wody. Podejrzewam, że nim ta woda by tu naleciała, to ten budynek zniknie z powierzchni ziemi. Och. I gołąbek, wiecie co, ja mu pomogę. No niestety, nie pomogę ci, bo nie mogę otworzyć okna. Więc przykro mi. Gołębia chciałem wypuścić. No bo wiesz, zderzał się z szybą i nie wiem, nie rozkminiał sytuacji. Chciałem otworzyć okno, nie udało się. Więc wyszedłem. I tam potem trzasnęły tak drzwi, jakie zostawiłem otwarte, że mówię, kurczę, Zrozumiałem, że jesteś tam. Nie. Powiedziałem, że pójdę tam, to pójdę tam. Wiecie co? Trzeba tutaj trochę odgruzować. Zdejmę w ogóle plecak. Mam nadzieję, że gołębie mi go nie zabiorą. Ach. No łóżka nie będę przekładał, ale te rzeczy, które są lżejsze. Oh. Nie chciałem potuć tej szyby, naprawdę. Nie wygląda to źle. Trzyma się. O, są podusie. Jakby komuś było twardo, można je wykorzystać. Jeszcze zerknę tam i zabiorę aparat. Okay. Dobra, wydaje mi się, że da się teraz przejść. Także kolejny poziom odblokowany. Zobaczymy, co kryje po prostu ten korytarz. Wydaje mi się, że powinien całkiem nieźle wyglądać. W ogóle zobaczcie na to, jak są wygryzione te materace, pewnie przez jakieś robactwo. A fuj! Wiecie, że stoimy właśnie na łączeniu płyt. Mam nadzieję, że mi ta noga nie wpadnie. Tylko powoli przesunę swój ciężar na to. Okej. Okay. Jesteśmy. Dotarliśmy do tej części. O! I w sumie to jest całkiem fajny pokoik. Mamy znowu szafeczki, materac od łóżek, których no już nie ma, jakieś stare sosiwo i takie fajne żyrandole, zapewne z Ikei czy innego iska. Nie daję, nie biorę łapówek. No ciekawe, ciekawe. O, zobaczcie, tutaj jest całkiem przyjemnie. Dosłownie jak w jakimś ośrodku wypoczynkowym. Te małe półeczki, firanki, zasłony. Oczywiście, że randol. No i te łóżka, matko kochana. Co one przeżyły? Po prostu wszystko, tak naprawdę. Ogólnie tak chodzę, jeszcze robię zdjęcia, więc jeśli jesteście ciekawi, jak one wyglądają, to zapraszam was na swojego Instagrama, no bo tam, jakby nie patrzeć, tych zdjęć jest najwięcej. Oczywiście na Facebooku też są, więc koniecznie zaobserwujcie, jeżeli nie obserwujecie. Myślę, że pozostałe pokoje wyglądają bardzo podobnie. Zobaczcie tutaj, prywatny odrzutowiec. Ach, te same zasłony. Tutaj była inna lampa, jakaś taka większa, pewnie jarzeniówka. Albo oprawa na świetlówki, jak kto woli. Dobra, jesteśmy w drugim skrzydle w sumie. Więc, no, dlatego to burzą chyba. To jest jasne. Ale, ja chcę tam, zobacz, nie wiem. Fajne lampki. No. Zobacz ile rur. Patrz jak ktoś pięknie to poprowadził. Ty. Zobacz jaki korytarz. No. Patrz. Tutaj są przynajmniej jakieś piwnice. Jest ciekawe czy przy tamtym byłem. Bo może i były, tylko że wejście było zawalone. Nie, ale to akurat jesteśmy przy... to jest wymiennik ciepła. To tutaj.
wzorze jakaś śmieszna lampa taka podłużna. Tak, ale to jest taka, wiesz, taka nowego typu, tak. A i to takie termometry, jak w fabrykach można właśnie też czasami spotkać. To chyba tutaj dalej chyba nie przejdziemy, bo są same rury. A tutaj mały warsztacik był, tylko że już nie ma żadnych narzędzi. Półeczki, naprawdę te półeczki zaraz zostaną wyniesione przez tą pleśń, przez te grzyby. No, ten zlewik. To bidet jest. To jest średniowieczny bidet, tam wiesz. Tak. I tutaj zatkane niby pomalowane, wiesz, że miało być ładnie i przyjemnie, ale nie jest ani ładnie, ani przyjemnie. Tak, no, podejrzewam, że na tej cały czas była. Kolejne pomieszczenie. Tutaj jest czynne coś tam, nie wiem, co tu jest napisane. No, ale zobaczcie, jest choineczka, jest jakiś taki czajnik. Inne pierdółki. O, i to tyle. Dobra, słuchajcie, ja idę na górę. No, zobaczę, co tam się dzieje. Ta część jest w zdecydowanie lepszym stanie. Wydaje mi się, że po prostu jeszcze nie wzięli się zbytnio za sprzątanie jej. Ale zobaczcie w oddali, że jest kalendarz 2010-2011. Więc tak naprawdę jest to ten sam okres. Tutaj musiało się dziać. Radioaktywność, tutaj biohazard. Zobaczmy, jak to wyglądało. O, wybaczcie, ale podziękuję. Z tym biohazardem mieli rację. Jest na pewno plus taki, że ten budynek ma dwie klatki schodowe. A w tamtym tego nie zauważyłem. Spróbuję dostać się wyżej. Wydaje mi się, że tak jak w tamtym budynku był ten BTS, raczej była pozostałość po nim, to może on został przeniesiony. Bo daleko pewnie go nie odstawili. Ale skoro tyle weszliśmy, to chodźmy na strych. No jak widzicie, strych wygląda bardzo podobnie. Są to też bardzo podobne budynki. O, tutaj jest numer stacji, to wam zamarzę. No, i to jest działający BTS. Czyli w tym budynku prąd jest tak naprawdę w tym jednym miejscu, czyli tutaj do zasilania całego tego sprzętu. A co tym samym tamta część, tamten BTS, podejrzewam, że jest wyłączony. I w sumie od zewnątrz budynku nie widziałem drugiej anteny, więc wydaje mi się, że został przeniesiony. Schodzimy tutaj piętro niżej. Nie chcę świecić, aby nie było mnie widać zbytnio z ulicy. W ogóle zobaczcie, jak ze schodów można zlecieć prosto na ulicę. No ta kuchnia, to przydałby się remont, zdecydowanie. Ach. Wydaje mi się, że teraz czas na foty. Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, zapraszam was na mojego Instagrama, na Facebooka. I ogólnie, jak mówię o zapraszaniu, to wpadnijcie na kanał Explorite, bo tam też pewnie pojawi się film z tego obiektu, ale z zupełnie innej perspektywy, z zupełnie innym komentarzem. Więc myślę, że warto sobie obejrzeć, bo na pewno nie będą one zdublowane pod względem jakby wizualnym, bo będziemy zaglądać do innych pomieszczeń. I tu mamy kolejne dosyć ciekawe pomieszczenie. Stanę z tej strony, żeby ograniczyć widok z okna. Zobaczcie, jakie fajne biureczko. Tutaj podkładka pod klawiaturę, tak naprawdę ze stolika. Jest klimacik, widać, że studenci jakoś sobie radzili. Ale zobaczcie, jaki, chciałem powiedzieć, wredny student tutaj mieszkał. Bo przez chwilę myślałem, że to jest podwójne gniazdko ethernetowe. A wiecie, że przy starych switchach, gdy się zrobi taki manewr, że powiedzmy, tu macie wyprowadzone dwa oddzielne porty z tego switcha i wepniecie skrętkę, łącząc jakby jeden port z drugim, wtedy switch może się zwyczajnie zawiesić, ponieważ pakiety krążące po sieci będą też krążyły przez tą pętlę. W rezultacie to sukcesywnie po jakimś czasie zacznie jakby generować samo sobie ruch w sieci i zatykać inne urządzenia. W sensie, no, inni podpięci do tego switcha nie będą mieli tutaj swobodnego dostępu do sieci. Taka ciekawostka, ale nie róbcie tak. Chociaż nowe switche wychwytują tą pętlę. O, akurat zatrzymałem się w kuchni i przepakujemy sobie te rzeczy, czyli przygotujemy aparat do robienia fot. Jeżeli chcecie zobaczyć cały materiał z tego miejsca, taki w sensie surowy, bez tych wszystkich cięć, takich, no przynajmniej większości, no to zapraszam do wspierania. Są różne progi wspierania, one są tam opisane, więc
część filmów jest udostępniana tak dla, że tak powiem, wszystkich wspierających, część dla wyższych progów. Więc zerknijcie sobie na filmy dla wspierających i zachęcam do wspierania tego kanału, jeśli wam się podoba to, co robię. W ogóle patrzcie na to, jak to jest zniszczone. Tutaj woda naprawdę nieźle się leje. Podłoga to już podniosła, nawet łóżko. Wszystko totalnie się rozpadło. Tutaj ktoś miał łańską fantazję. Mówisz? Skąd był? Malarz, artysta, akrobata. O kurczę, ty. Chciało się. Pewnie jakieś, nie wiem, może jakieś egipskie motywy tu były. Chociaż w sumie tutaj takie kebabowe motywy. Wow! O kurczę! Zobacz, co ty znalazłeś. To jest normalnie po studencku, jeszcze szlugami wali. No, szczególnie, że te w sumie były otwarte. No, szlugami, no nie czujesz, jakbyś była normalnie w pokoju studenckim. Ale to łóżko piętrowe, tutaj mieszkały 4 osoby z takim małym tym. Jakieś rzeczy? No. Moim zdaniem to ktoś tu mieszka. Może być. Ktoś bezdomny, wiesz, bo bułki, same siedzenie, sklep. Wbiliśmy się komuś na chaty właśnie. Ale patrz, też ma te fajki takie jak ten. Ano? To jest z akumulatorkami w środku, więc wszyscy miłośnicy elektroniki wiedzcie, że tam są darmowe akumulatorki. Ale kalendarz 2008. Są ciuszki. No. No to jest też ciekawostka. To jest w ogóle głośnik radiowęzłowy. Co ty mówisz? No. Więc na terenie tutaj był. Rafał, tam jest coś dla ciebie. Idealnie jednocześnie. Co? Segregator, jak używać Windows 95. Mhm. Tak, czego? Jest tam opisane takie, wiesz, wszystkie pierdoły, co to jest system pracy. Aha. Tak. Oho, głośniczki. No. Wszelkie podstawy. Ja pierdzielę. PC, okej. Okay. Myślałem, że ty i papież jest? Tak. O nie! Więcej papieża! Ja pierdzielę, zobacz. O, Olympus Pascal Multimedia. W ogóle jako ciekawostka to właśnie Olympus. To jest ta firma, która zrobiła Onet. Optimus, sorry, Olympus. No Optimus, no. Co zrobiła? Onet. Kościoła Multimedia artykuł. Kościoła Multimedia i patrz, psalmy online. Ja pierdzielę. Jest i... do kościoła. Kurczę, Wlada. No patrzcie, tutaj są kulisy, jak wirus papież się zrobił, w sensie ten watykańczyk na kompa. To są instrukcje, jak chyba robicie... Nie, to jest strona czy prezentacja? Nie, strona. Ale kurczę, oj, jest Onet. Ciekawe dlaczego. I wirtualna Polska. To samo. Ta sama firma. Komputery i multimedia dla całej rodziny. Patrz, ty normalnie ktoś tu uzbierał, no może no nie wszystko. Sprzęt komputerowy. Mysz, stacja dyskietek, napęd CD-ROM. Oczywiście nasz minotaur, monitor. O, patrzcie, instrukcja jak czyścić myszkę. Ja tak robiłam. Ja pierdniczę. Zobaczcie na to, co tutaj jest. Czyszczenie myszy i krok po kroku. I te takie klipardy, śmierdząca myszka. Ale w ogóle... Tobie też śmierdziała myszka. Nigdy, ja czyściłam. Pamiętam tą kulkę. Ja pierdziela. Instalujemy głośnik basowy, kurczę blade. Czy jak subwoofer podłączyć, nagrywanie na płyty. Jak powstają gry komputerowe. Powiem szczerze, wiesz, to takich praktycznych rzeczy, typu nie wiem, jak coś podłączyć do kompa i tak dalej, no to się za wiele nie zmieniło. Ale w sumie mam wrażenie, że tutaj jest więcej takich skróconych informacji niż dzisiaj w podręczniku do informatyki. No wiesz, no, bo... jest osoba starej daty, która się uczy właśnie z takich instrukcji, z książek i chce ogarnąć jakieś wiedzę związaną z kompem, to ja myślę, że to jest takie, no, wiadomo, teraz wszystko w necie już chyba, nie wiem, wydają w ogóle takie... Nie, już mam... Mało co jest, o, patrz, paragon. Piotr i Paweł, widzę. Jakieś żarcie pewnie. Tak, dobra, to nieistotny paragon. Rzucimy go tutaj z powrotem. O, patrzcie, a propos komputerów, które widzieliśmy przed chwilą w gazecie. Tak, jest telefon. A to jest karta dźwiękowa. Razem z portem, tym gamepad. O, jest dalej. No, te podziemia całkiem bogate. O, zobaczcie na to, że tutaj jest pełno takich starych tutaj lampek biurkowych. Lampki takie choinkowe. Wow, nawet jest telewizor, czajniki. Kurczę, blade.
Ojej, i napisy tutaj po... A nie, po angielsku. No to ciekawe. Jest trochę. Tak. Oczywiście. Tak, prądu nie ma, ale... No i jakie lampeczki, jakby to chciał sobie odremontować. No, to jest napisane, że jest coś z gazem, więc... Tak, no bo jest przyłącze gazowe, a tutaj w tym miejscu był licznik. Na szczęście wszystko jest pozakręcane. A to jest jeszcze taki stary skaner. W ogóle zobacz. Skaner podłączany pod port LPT zamiast pod USB. No stare. Generalnie. Oj, no klawiatura jest tam. Zastanawiam się, o co to chodzi. Jestem ciekaw tej maseczki, czy ona tak zczerniała po bycie tam, czy to ona jest po prostu z tym węglem aktywnym. Wow! A to magazynek taki. Piękny magazynek. Prawda tam jest. Zobaczcie. Zobaczcie, ile tutaj jest takich fantów elektrycznych. W większości są te oprawy takie ceramiczne. Tutaj mamy jeszcze taki ośmiopak. Nie chodzi tutaj o browara. Tutaj jest dużo różnych takich kloszy. Mamy orła tutaj, już z koroną, więc nowsza wersja. Deski do łazienki. Jakby ktoś potrzebował klawiaturkę. Chyba Logitecha. Więc naprawdę klimacik, no i zapasowe płytki w różnych kolorach. Pełno wkładek topikowych. A tutaj tych większych to jest chyba 63 ampere. Tak, 63. Taki przełącznik hebelek. Tutaj taki kolejny warsztacik. Jest tutaj dużo różnych pierdółek. To tak na szybkości wam pokażę. Jest tabliczka portiernia, ale to nie jest portiernia. Tutaj też pewnie jakiś konserwator. O, też, że tak powiem, śrubek i wszystkich innych rzeczy. Miał tutaj swoje lokum. O, widzicie, są jeszcze te nowe złączki do jarzeniówek.